Cześć moi kochani, witam was w kolejnym odcinku u mnie. Tak jak już wspominałem parę dni temu, będę chciał na mój kanał wprowadzać gry Play to Earn. Za chwilkę, wszystko wyjaśnię dlaczego, po co. Zresztą, już na moim kanale pojawiły się pewne odcinki z takich gier, na których można zarabiać, dzięki którym można troszeczkę sobie dorobić. I już powoli też będę wszystko wam tłumaczyć. Dzisiaj też będę troszeczkę opowiem o Star Heroes, ponieważ z tą grą wiążę duże, um, duże plany. Ale za chwilkę, na początku, dlaczego właśnie Play to Earn gry? Ponieważ um, można na nich zarobić. Ja już, jak wiecie, na moim kanale mam odcinek o Muni i na tej grze już troszeczkę sobie zarobiłem. I, a i w ogóle to nie będą żadne in, porady inwestycyjne, to nie będzie żadne namawianie do um, kupowania, do sprzedawania i tym podobne. To będzie wszystko na zasadzie moich praktyk, moich przemyśleń i ewentualnych y, y, takich wskazówek, jeżeli byście chcieli wchodzić też coś takiego. Play to Earn będzie się rozwijało dosyć mocno, już się zaczyna rozwijać dosyć mocno, coraz większe marki o tym myślą, tak jak już mówiłem, Ubisoft coś tam planuje, ostatnio widziałem Com2US chyba, czy coś takiego, ta firma gier mobilnych też. Coraz więcej gier będzie próbowało budować model Play to Earn. Nawet było kawałek przez chwilę wątek z Clash Royale, który też nagrywam, że tam się wypowiedzieli, że aktualnie nie ma takiej opcji, ale przyglądają się temu, no i by musieli mocno przebudować. I w ogóle myślę, że coś tam z Supercell'a może kiedyś też wyjść, ale nie aktualnie. Więc. Tak jak mówię, na grach Play to Earn można zarobić. Za chwilę Tutaj za chwilę też powiecie, że trzeba na przykład płacić na początku, żeby zacząć grać. Tak i nie. Jest, jest kilka ścieżek wejścia w gry, na przykład kupienie NFT, żeby można było grać, tak jak tutaj w Star Heroes trzeba będzie posiadać NFT. Zaraz się odezwią, że kupowanie NFT to jest jakiś skam. Tak, oczywiście mogę powiedzieć, że niektóre NFT są bezużyteczne, ale są też takie NFT bezużyteczne, które są warte kilkaset tysięcy dolarów, a nawet po milion chodzą. Ja nadal tego też nie rozumiem, tak samo jak nie rozumiem, dlaczego Monoliza jest tyle warta, taki bohomas malowany przez... Jasia Fasole. No więc NFT też trzeba zacząć dzielić na różne kategorie, te które nie mają wartości, a są też NFT, które mają wartość, którą dają nam jakieś tam bonusy w projektach lub ewentualnie bilety, to są przepustkowe do projektów. Gry play to earn będą się opierały właśnie na NFT, które trzeba będzie Powiedzmy, kupić, tam powiedzmy, wydać, powiedzmy, od 2 dolarów, nawet do 100 dolarów, różnie to może być, i żeby zacząć grać. Tutaj, właśnie w Star Heroes, yy, będzie trzeba kupić sobie NFT yy, pilota, żeby można było tym pilotem latać yy, właśnie yy, w tej grze. W ogóle ta gra ma być podobno. Yy, Coś takiego jak WOD w kosmosie. Tutaj będzie się skill liczył, tutaj będzie się nasz czas liczył, więc w tej grze naprawdę będzie można zarobić. Za chwilę wszystko powiem mniej więcej jak. Jeszcze nie ma pełnego opisu, ale wracając właśnie do tych NFT. Niektóre NFT naprawdę dają nam jakiś bonus. Ja też posiadam NFT do innej gry i też o tej grze będę niebawem nagrywać i ta... To NFT pozwala mi od iluś tam procent więcej w zadaniach zdobywać tych tokenów, które będzie można zamieniać później na realne pieniądze, więc różnie to bywa. Tutaj w Star Heroes, tak jak już mówiłem, będzie trzeba kupić sobie NFT pilota, żeby można było grać, będzie tam prawdopodobnie będzie to jakoś, później będzie rozwijać go, będzie też można wypożyczyć takiego NFT podobno, więc nie będziecie musieli inwestować własnej pieni własnych pieniędzy, będziecie mogli na przykład przyjść do mnie, jeżeli ja takie NFT będę posiadał, będę mógł wam je wypożyczyć. Ale to będzie też się wiązało z tym, że to NFT powiedzmy będzie pracowało dla ciebie i będzie pracowało dla mnie w jakimś stopniu. Za to, że go ci wypożyczam, będziesz mógł też zarabiać dla siebie i dla mnie, ale też yy, o jednej grze, której będę niebawem też wspominał, kolejne, bo mam kilka takich gier w kolejce. Będzie można, m żeby zacząć grać, obejrzeć parę reklam w tej grze. I za obejrzenie reklam dostaniemy na początek tam te tokeny, żeby można było zacząć się też rozwijać. Więc tutaj. To jest nieprawdą, że trzeba od razu wybulić dużą kasę, żeby zacząć grać. Tak samo jak widzieliście blankosy, które Wam prezentowałem, wystarczy zainstalować, wystarczy zacząć grać. Jeżeli gracie regularnie sezon od samego początku, im szybciej gracie, zdobywacie punkty i zdobędziecie tego darmowego blankosa z najniższym numerem, możecie go sprzedawać za kilkaset dolarów i już macie też pieniądze na start. Najwięcej w takich grach się inwestuje własnego czasu. Tutaj w Star Heroes, właśnie tak jak mówiłem, będzie trzeba posiadać tego NFT pilota. Ja z tym projektem wiążę duże nadzieje z kilku względów. Właśnie sama gra podobno może być nawet AA, za chwilę Wam też pokażę. Nad tą grą pracują programiści, którzy pracowali nad Wiedźminem i nad... Poczekajcie, zaraz Wam pokażę. Nad Wiedźminem i nad Cyberpunkiem, więc tutaj macie też informację, właśnie, że ta gra jest rozwijana od dwóch lat i nad tą grą pracowali właśnie tacy programiści jak Cyberpunk i Wiedźmin, więc to też już świadczy o tym. Do tego, tak jak mówiłem, ja z tą grą wiążę mm, różne plany. Będę w nią grać, będę zdobywać swoje tokeny za granie i tym podobne, ale też będę celować w planetę, NFT planety. Tych planet będzie podobno niewiele. I jeżeli by mi się udało takiego, taką planetę zdobyć, a wiecie, no, rakiety powpa, to fajnie by było mieć w takiej grze rakiet rakietową planetę, na przykład naszą, naszej społeczności, i byśmy mogli na tej planecie grać. I ja, ja na przykład, jako właściciel takiej planety, muszę inwestować pieniądze, yy, czyli te, które wy na przykład gracie, na, podpinając się pod moją planetę, gracie. Ja też z tego zarabiam, i później tę kasę zamiast wypłacić na własne konto, inwestuję w planetę. Tak samo inwestuję swoje środki, żeby tą planetę rozwijać, bo im bardziej tą planetę będę rozwijać. Tym bardziej będziemy my też na tym korzystać, bo będziemy podobno szybciej będziemy mogli jakieś tam questy chyba robić, czy zarabiać szybciej więcej, więc to różnie będzie. Do dokładnego opisu tej gry jeszcze nie ma. Na razie to co tak powoli zebrałem, takie szczątkowe wiadomości. Tak jak mówiłem, ja z tą grą wiążę duże plany. Sam kupiłem, dodatkowo wydałem 2000 dolarów, żeby zakupić więcej tokenów startery, ponieważ startera. To jest taki projekt launchpadowy, który właśnie będzie wydawał, można powiedzieć, tą grę. Oni są tak, takim zapleczem właśnie tej gry i tutaj będzie powiązanie z tym tokenem, tu będą dwa tokeny. Chyba token się tutaj tej gry będzie nazywał Astro... Nie, Star, przepraszam, Star. I to naprawdę dużo ja już się też przygotowuję po to, żeby spróbować dostać się na taką listę i zdobyć taką planetę dla naszej tutaj społeczności rakiet i no zobaczcie, rakiety pasują do tej gry sam raz, Star Heroes, to by była gra idealna. Tutaj w ogóle pokażę Wam model 3D. Tego statku w hangarze, zobaczcie. Ta prezentuje się naprawdę epicko. Za chwilę Wam pokażę malutki gameplay, bo był pokazany, ale modele 3D, ta gra tutaj. Nie wiem, czy to kiedyś pani paragrafie to zobaczy, bo pan paragraf tutaj za tym wszystkim też stoi, ale ja wiem, że kazałeś nie mówić i sam nie mówisz, i nie chcesz, żeby to było uważane, że to może być gra AAA, czyli ta jedna z lepszych, takich blockchainowych. Ale moje serce po tym co widzi, mój umysł, wszystko, mówi, że ta gra może być naprawdę na pełnym wypasie. Ja wiem, że to na przykład do niego może nie dotrzeć, ale ta gra może być naprawdę mocna. W ogóle. Mm, już tutaj nawiązałem właśnie do tego pana paragrafa i powiem wam szczerze, że zawdzięczam mu naprawdę bardzo dużo, bo ja od początku jak zacząłem się interesować kryptowalutami, to też zacząłem troszeczkę go słuchać i dzięki kilku jego sugestiom, dzięki jemu kilku takich wypowiedzi, ja troszeczkę zarobiłem sobie na tym pieniążków, i teraz też tak troszeczkę się można w zasadzie odwdzięczam inwestując w te, w te projekty, tutaj, zwłaszcza w Heroes i będę chciał tutaj być od samego początku. No i powiem szczerze, że w jednym się mogli, mogę z nim zgodzić. Bo ja też myślałem coś podobnego, tylko nie wiem, potrafiłem tego ubrać słowa, a on powiedział, że właśnie te gry Play to Earn będą taką jakby oddzielną gałęzią kryptowalut, ponieważ gracz nie będzie patrzył na to że Bitcoin spada czy rośnie. Gracz po prostu będzie grał, będzie chciał zdobywać najwięcej punktów skilla, umiejętności i przy okazji zarabiać. Więc gracz nie będzie patrzył, że Bitcoin spada, to przestaje grać. Gracz po prostu będzie grał, grał ile może, żeby być najlepszym. Jak ta gra zostanie naprawdę zrobiona mega, mega dobrze, to będzie elegancka. Tutaj y, troszeczkę wyciszę, ale był właśnie też taki live na starterze, gdzie pokazali mniej więcej mały gameplay, poczekajcie, w hangarze jak to lata. Mam nadzieję, że chyba lepszej jakości nie mogę włączyć. Dobra, zobaczcie, w hangarze y, troszeczkę właśnie tutaj Maciej... Y, po... Maciej, dobrze mówię, Maciej, pokazał właśnie, jak mniej więcej wygląda w hangarze to operowanie tym statkiem 3D, więc to może być naprawdę dobra gra. Jak będziemy grać, nie wiem. To podobno ma być taki wot w kosmosie. Tak przynajmniej z takim stwierdzeniem się spotkałem. No i naprawdę naprawdę zapowiada się fajnie. więc jeżeli chcecie zainteresujcie się link, wam dam w opisie do strony Star Heroes oraz do Twittera i... To tak jak mówiłem, to nie mam ma na wzór żadnych porad inwestycyjnych, że musicie inwestować, że musicie kupować. Ja po prostu będę przedstawiał swój punkt widzenia w to, co ja będę inwestować, w to, co yy, będzie mi dawało zyski, bo będę tutaj akurat pod gry Pleture będę patrzył pod dwoma kątami zarobkowym i tym jak grać jak jaka ta gra będzie, ponieważ jestem gamerem zwłaszcza mobilnym ale będę tutaj szukać nowych opcji na mój kanał, żeby rozwijać te play to earn na kanale no i taką kolejną grą, którą Wam pokazuję właśnie jest Star Heroes z własnego doświadczenia na, zwłaszcza na Muniz wiem, że w taki grach najlepiej być od samego początku, dlaczego? ponieważ tak jak Muniz na początku dawało mi co tydzień powiedzmy po 130 140 dolarów, tak samo może być tutaj na początku. Może nie być dużo graczy, mogą być ewentualnie duże zyski, więc na samym początku możemy najwięcej zyskać. Tak mi się zdaje, dopóki twórcy nie twierdzą, że na przykład za dużo rozdają tokenów, albo nagle przyjdzie dużo graczy i tych tokenów będzie mniej do rozdawania. Więc na samym początku może naprawdę najwięcej zyskać. Więc jak to wszystko będzie wyglądało, ja będę to monitorował, będę śledził, będę was informować, a najlepiej idźcie na sociale startery i również śledźcie mojego Twittera ponieważ ja też dużo tam polubień robię i piszę na temat różnych projektów zacznę pisać trochę więcej więc wchodzę w świat plain to earn wchodzę w świat gier kryptowalutowych i mam nadzieję że mm, Coś wam z tego troszeczkę też skapnie. Ja wiem, że mam młodą widownię i mówię, to nie są żadne porady, to nie są żadne namawiania do kupowania, ale w gry grać możecie, a jeżeli te gry przy okazji dadzą wam tokeny, na które, które się będzie w tych grach zarabiało i kiedyś sobie je wymienicie, no to już jest tylko na plus dla Was. Dlaczego nie? Nie jestem takim jakimś, że muszę wszystko mieć dla siebie, więc będę się próbować dzielić z wami. Dobra, dzięki to nie był jakiś sponsorowany film. Po prostu będę nagrywać takie materiały coraz częściej. Spodziewajcie się tego. Czekam na Wasze komentarze, czekam na Wasze opinie, łapeczkę i lecimy niebawem z kolejną grom, a na pewno yy, fajną grom, bo już nawet chyba jest kompletne opis tej gry. Trzymajcie się cieplutko, cześć.